W rankingu najbogatszych Polaków Forbesa zajął drugie miejsce. Jego majątek w ciągu ostatnich 5 lat wzrósł o 80% do 8,5 miliardów złotych. Ostatnio wyobraźnia Polaków rozpala pytanie, ile z tych pieniędzy trafi po rozwodzie do jego żony. O tym, że miliarder rozstaje się z Małgorzatą Żak, prezes Fundacji Polsat, tabloidy informowały już pod koniec kwietnia. Teraz relacjonują kolejne rozprawy sądowe, bo finału wciąż brak. Dziennikarze przy okazji przypominają, że to już drugi jego rozwód, a miliarder przybiera nazwiska żon. Pierwszą była Ilona Solorz. Pierwotnie nazywał się Zygmunt Krok. W jaki sposób dorobił się wielkiej fortuny? Urodzony w Radomiu Zygmunt Solorz Żak przygodę z biznesem zaczynał od sprzedawania zniczy przy cmentarzach. Następnie sprowadzał do Polski używane samochody, m.in. Wartburgi. Jednak wielkie pieniądze pojawiły się na horyzoncie, gdy w 1992 roku stworzył telewizję Polsat. Była to pierwsza prywatna stacja, którą Polacy mogli odbierać tak jak telewizję publiczną, bez dodatkowej anteny czy dekodera. Nazwę Polsat wymyślił satyryk Tadeusz Drozda. Solorz znany jest z tego, że ma zadziwiającą intuicję biznesową i wszystkie decyzje podejmuje sam. Nikt nie ma chyba wątpliwości, dlaczego jego pracownicy nazywają go prezesem Słońce. Jednak na początku Polsat nie zachwycał ramówką. W programie królowało disco polo i niskobudżetowe produkcje, głównie teleturnieje. Pomimo szybkiego rozwoju, Polsat przez długi czas stawiał na własne pomysły, chociaż nie zawsze z dobrym skutkiem. Kiedy główny konkurent, TVN, płacił sporo za sprowadzone z zagranicy formaty, stacja Solorza starała się tworzyć scenariusze programów sama. Solorz nie bryluje w mediach, swoje interesy robi w zaciszu gabinetów. Polskim bohaterem biznesowym został po raz kolejny, gdy kupił operatora sieci telefonii komórkowej Plus. Było to największe przedsięwzięcie w 2011 roku w Europie i największa tego typu transakcja w historii Polski. Miliarder wyłożył na Plusa ponad 15 miliardów złotych. Aby zrealizować marzenia o wielkim imperium telekomunikacyjno-mediowym, sprzedał część swoich udziałów, m.in. w telewizji Polsat i w cyfrowym Polsacie. Do przejęcia jednego z wielkich graczy na rynku telefonii komórkowej przymierzał się od kilku lat, jednak własne środki nie wystarczyły. Na zakup spółki wziął ogromny kredyt. Teraz Solorz spłaca co miesiąc nawet do 190 milionów złotych raty pożyczki zaciągniętej na kupno Plusa. Historia Solorza pokazuje, że by osiągnąć sukces w biznesie nie trzeba ukończyć studiów prawniczych czy ekonomicznych. Solorz posiada zaledwie wykształcenie średnie techniczne. Może to właśnie dzięki temu, często działając wbrew biznesowej logice, jego decyzje okazywały się wielokrotnie strzałem w dziesiątkę.